Was na kanale Darliwka i zabieramy się do sprzątania. Słuchajcie, bardzo szkoda, że nie możecie tutaj być i mi pomóc, ale my dzisiaj z Oliwką bierzemy się za generalne porządki w biurku Oliwki, które po prostu wygląda tragicznie. Nie chodzi o to, że wiecie, tam po prostu jest tyle papierków, tyle jakichś rysunków, starych książek, jakichś ukrytych rzeczy, nie wiem, tam myślę, że nawet słodycze się jakieś znajdą i co jakiś czas robimy takie przetrzepanie tego biurka i wiecie, sprzątanie, pojedziemy też do miasta, bo Oliwka chce sobie kupić jakiś piórnik, może jakieś organizery na jakieś mazaki, kredki, coś takiego znajdziemy, więc w ogóle to ktoś mnie pytał, czy zrobimy taki odcinek, żeby pokazać, co Oliwka ma w biurku, więc proszę bardzo, a tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Przed nami naprawdę mnóstwo pracy, więc trzymajcie za nas kciuki, a jeżeli odcinek się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Idę po worki na śmieci, bo na pewno się przydadzą. Dzień doberek. Czy ty wzięłaś tylko jeden worek? Nie. Jeszcze więcej? Tak. No dobra, bo myślę, że ja ogólnie do tego biurka doliczyłabym też tą szafkę. Bo co? Co? O! A to podpisane. Oh my god, to będzie gorsze niż myślałam. I słuchajcie, Oliwka na tym biurku ma nakładkę, bo zobaczcie tu. Stasiek tutaj pięknie załatwił mazakami i ta nakładka też już jest do zmiany, bo ja w ogóle nie mogę niczym tego domyć. Nie wiem, czy to są jakieś kleje, mazaki, coś takiego, no ale ogólnie jak widzicie jest tutaj całkiem ciekawie i po prostu jest wszystko, więc etap pierwszy. I pewnie najgorszy, wywalenie wszystkiego z biurka na podłogę. Już od samego początku robi się ciekawie, naprawdę ciekawie, a to jest tylko jedna kubka rzeczy. Mamy na razie wypróżnioną jedną półkę, tą wiecie, największą wysuwaną, a jest tyle rzeczy, że ta szafka jest aż oberwana. Matko, tu się coś włączyło i ja sobie tak pomyślałam, że chyba będę zapisywała na kartce to, co muszę kupić, na przykład, nie wiem, organizery na kredki, jakiś dodatkowy piórnik, Oliwka tam chce ten piórnik, jakieś pudełeczka, bo tam nawet postacie z Toka Boka są zrobione, więc lecimy dalej. Jestem gotowa na walkę z odkurzaczem, bo trzeba tą szufladę, wiecie, odkurzyć najlepiej z tego całego bałaganu. Zaczynamy z tą mniejszą szufladą i też się robi ciekawie, a to jeszcze nie wszystko. Oliwka, to ja ci teraz zadam ważne pytanie. Dobra. Jak to jest możliwe, że to było w twoim biurku? Co ja wcisnęłam? Wcisnęłaś sobie? Lady, jak to jest możliwe? Patrzcie, powiedz. Co tu jest. To są tatuaże, naklejki, notesiki. Czyli, ale wiesz, te pudełka... Od butów! Pudełka od butów też trzeba zamienić na coś, na przykład w Pepko kupimy. To, ty to już będziesz sprzątać z nami. W Pepko kupimy jakieś organizery albo coś takiego. Dobra, no bo to tak nie może być, naprawdę. To jest dziwny, bo tak się patrzy. Patrzysz się, lady, ja też bym się załamała, ja już się załamałam. Są tutaj jeszcze dwie paczuchy, otwórzcie na kanale Oliwki i dla Dawida, więc to trzeba odłożyć. Zaczynamy etap drugi, czyli segregacja i musimy tutaj wyczyścić wszystko, jeszcze zdjąć z tamtych półek to wszystko i Oliwka, ja teraz zarządzam, że... Patrzcie, jak ty ładnie pomalowałam. A, ta jasne. Chciałam powiedzieć, że na tej półce pierwszej, Oliwka, będziesz miała rzeczy do szkoły, w sensie książki, ja już się seplenię od tego sprzątania. Książki, książki. Teraz jest etap trzeci, załamanie. Co ja zrobiłam? Po co mi to było? Po co ja to wywalałam? Przecież się nie wysypywało. Jeśli chodzi o to, co tutaj jest ogólnie na górze, to tutaj jest wszystko po prostu. Jest świniak, są jakieś bransoletki, są kalambury, w które bardzo często gramy i dostałyśmy je w paczce od widza, za co bardzo dziękujemy. Tutaj też jest od widza prezent, śliczny kotek, więc tutaj tak jakbym to tylko zetrekurzę i to zostawię. Ale te wszystkie pudełeczka, to w ogóle kupiliśmy w Ikei i to jest bardzo fajne, tylko że ja też nie wiem dokładnie, co tam jest i czy to ma sens, czy tam nie powinno być na przykład coś innego, na co nie ma miejsca. Reniferową lampkę ostatnio Oliwka przemieniła w kocią lampkę, bo tutaj mamy takie wymienne uszka. I Oliwia, mam dla ciebie zadanie, te wszystkie to musisz pościągać. Co? No te psie patrole musisz pościągać, bo to nie wygląda, znaczy fajnie to wygląda, ale... No nie wyrzucę, ale to nie wygląda za dobrze, więc masz zadanie, ściągaj, a ja się biorę za segregację. Więc jeżeli byliście ciekawi, co Oliwka ma w biurku, to właśnie zaczynamy segregację. I mam nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie. Takie książeczki, Oliwka, jak ta świnka Pepa, zdecydowanie odkładam. Tutaj co mamy? Lady, ty mi w segregacji nie pomożesz. Błagam cię, idź do siebie na miejsce, bo jeszcze ciebie mi tutaj w tym wszystkim brakuje. Skończyła. Idź, prosiaku.
to było chyba w... O matko, co tu się dzieje? To było w Tiger Boxie, tak? Ale to zrobiłaś już całe? No to Oliwka, to już jest do wyrzucenia. To jest już do wyrzucenia, Oliwcia. No serio, to jest do odłożenia, a tutaj jest... No to dawaj to wyworek. Pierwsza rzecz do wora. I patrzcie na to, do wora. Patrzcie na to. No. A tutaj, słuchajcie, Oliwka zaczęła sobie robić takie domki z toka boka na papierze i to zostawiamy, tak? Tak. No to fajnie też by było na przykład kupić teczkę na takie rzeczy dodatkową i podpisać toka boka. Wtedy nic się nie gubi i wszystko jest git. Dawaj kartkę i dawaj mi długopis jakiś, żebym ja to wszystko zapisała, bo zapomnę. Poczekaj, to kartkę ja sobie wezmę tą i coś do pisania też się znajdzie, dobra? Poczekaj, napiszemy teczka toka boka. Czemu to było tak schowane, że zamiast na przykład w weekendy robić sobie tą matmę, ty to celowo zrobiłaś chyba. Zobaczcie, ile tutaj mamy zdjęć naszych widzów. Tutaj nawet jest króliczek naszej widzki i to też sobie chowamy oczywiście na pamiątkę. To tutaj tak, pierwsza kubka toka boka, tutaj będą takie rzeczy dodatkowe do szkoły. Tutaj jest zeszyt, taki chyba ogólny, więc to też sobie tutaj damy, ale on jest taki śliczny. Czy ten piórnik pomieści te kredki nowe, co kupiliśmy ostatnio? Nie. O matko, bo tutaj są już kredki, o ludzie, to ja już nie ogarniam tego. Poczekajcie, tutaj karty, jakieś karty to do albumu, tutaj ze zdjęciami. To skrobane na razie wyrzucam. Te szablony pewnie będziesz chciała zostawić. Tak. Stare książki, a nie, to nie są stare książki, to są książki do szkoły. Nie, to jest stare. To jest stare? Tak. Ale nie zostawiasz sobie tego na pamiątkę? Nie. Nie? Nie. Ja bym chciała teraz zobaczyć moje książki ze szkoły. A wracając do toki boki z papieru, to zobaczcie, Oliwka na przykład tutaj zaczęła sobie robić kuchnię, tutaj się podkleja tak drzwi, więc odkładam na kubkę toka boka i bierzemy się tutaj dalej. Ćwiczę rękę i oko. Czy to jest zrobione? Absolutnie nie jest zrobione, więc to odkładamy do kubki szkolne. Nie jest łatwo, słuchajcie, dlatego że Oliwia dosłownie nic nie chciałaby wyrzucić. Na przykład pokaż mi, ja tego nie wyrzucę, obiecuję. Domek dla zwierząt, zrobiła to własnoręcznie. I tutaj jest, no, jest domek, jest są jakieś chyba pokoje, coś w tym stylu, więc... No ja nie wiem, gdzie my to położymy. Teczka na głupoty chyba. Kolejne do zapisania. Teczka na głupoty. No tutaj to jest hit po prostu. Tutaj to jest wszystko, więc dodatkowo mamy segregację teczki. A kto tutaj siedział w aucie na challenge'u 24 godziny? Zastanawiacie się, co może być w serku piątnicy Twój smak aksamitny z łososiem, który był w biurku? Zaraz Wam pokażę. Tam, tereram, tam, 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 tam. Toka boka! To pójdzie do teczki toka boka, a serek piątnicy wyrzucimy. Puzzle i gry zostały trochę ogarnięte. Tutaj mamy po prostu rozmaitości. Tam jest dosłownie wszystko. No i teraz tu już będziemy powoli układać, ale nie patrzcie jak ja pisałam, bo pisałam jak po prostu... Mamy tak, teczka na toka boka, teczka na głupoty, pudełko na skarby i kuferek do biżuterii, bo ten to już jest po prostu taki zepsuty, a tutaj są gumki, jakieś bransoletki i tak dalej. Więc teraz za chwilę jedziemy na zakupy i już potem będziemy to docelowo wszystko układać na swoje miejsce. Ale powiem Wam, że ja pamiętam, że ja też miałam w swoim biurku taki Saigon, bałagan, że wszystko dosłownie chowałam, upychałam, a potem jak już doszło do sprzątania, to 5 worów, ale chyba się zmieścimy w tym jednym, więc wcale nie jest tak źle. My, słuchajcie, w aucie i stoimy pod sklepem, do którego zaraz idziemy szukać piórnika dla Oliwki, potem jeszcze musimy odwiedzić Pepco, Teddy'ego, no i nie wiem w sumie co jeszcze, może Lidla, tak, 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 w ogóle mamy dzisiaj gości, ja nie wiem jak ja się z wszystkim wyrobię, ale dobra, idziemy szukać piórnika, zaraz wracamy. No i mamy, słuchajcie, pierwszą rzecz, udało się, mamy nowy piórnik i taki jaki Oliwka chciała, bo ona mi tłumaczyła o kształt i w ogóle coś tam, że to ma w ogóle inaczej jakoś wyglądać, no ale chodziło o taki prostokątny z otwieraną górą. Miał być taki właśnie prostokątny, gdzie ma dużo kieszonek, dużo przegródek i tutaj ma taką jeszcze wielką kieszeń. O taki chodziło, tak? Tak. Dajcie znać, czy piórnik się podoba, a my zmykamy na dalsze zakupy. Co my tutaj mamy? Mamy teczkę na tokę bokę pomarańczową, mamy pudełko na skarby i mamy taki organizer fajny na biurko, a teraz lecimy po markery. My już w domu i pokazuję Wam, co udało nam się kupić. I tak, pierwsze, pudełko na skarby, takie fajne w Teddym, naprawdę bardzo ładne. Nawet kiedyś chyba paczkę od Widza dostaliśmy w takim pudełku. Piórnik już widzieliście. Tutaj są dwie teczki, fioletowa tak, lady, już jesteśmy w domu i pomarańczowa. Tutaj mam coś takiego, taki koszyczek i postawimy go gdzieś tutaj na biurku, nie wiem w sumie na co.
Tutaj, słuchajcie, zestaw mazaków na 3 marker challenge, który będziemy nagrywać jutro pierwszy raz w życiu. Nigdy wcześniej tego nie nagrywałyśmy z Oliwką. No i jeszcze to, taki sortownik, wiecie, wysuwane szufladki czy coś w tym stylu. Dobra, bierzemy się, bo mam bardzo mało czasu, jeszcze potem do nas przyjeżdża kuzyn Dawida z dziewczyną i jeszcze muszę zrobić jedzonko i wszystko, i wszystko, i wszystko. A tutaj jest bałagan totalny, więc do roboty. To Oliwka bierze teczkę Toka Boka i pakuje sobie wszystkie te rzeczy do Toki Boki. Ja lecę po pudełeczko na skarbiki i przerzucamy. Do pudełeczka skarbów powędrowały już wszystkie rzeczy. Mamy tutaj album z waszymi również zdjęciami, zdjęcia takie luzem większe, no i jakieś duperelki Oliwki. No i teraz to nie będzie już w pudełku od butów, tylko w takim ładniutkim pudełeczku i ląduje tam na dół na biurko w tą szufladę, znaczy nie szufladę, tylko szafkę. Teraz bierzemy się za ten sorter ze szufladkami i słuchajcie, ostatnio zamawialiśmy Oliwce na Allegro pastele i nie wiem, w ogóle lepiej opłacało się dobrać to z jakąś tam z wysyłką coś, bo ja nie potrafię tego wytłumaczyć, no ale pastele już są w szkole, a te kredki dwustronne lądują do tego naszego, mam nadzieję, że się zmieszczą, bo one są dość długie. Proszę. I w ogóle wszystkie kredki do tego sortera, Oliwka, wszystkie jakie są. Nie dostaliśmy tylko, wiecie czego, tego na biżuterię, więc to będziemy musieli jeszcze raz jechać do Pepco na przykład i poszukać, albo zamówić przez internet. Zobaczcie, jak idealnie się tutaj zmieściło to pudełko z mazakami, super, bo już myślałam, że będę musiała je wyjmować, a tak to wyglądają fajnie. I wiecie, ogólnie to jeszcze bałagan, ale zaraz będzie okej. Teraz patrzę sobie, co jest w tych pudełeczkach i tutaj widzę, że są figurki z Krainy Lodu i tutaj jeszcze jakaś mini Barbie jest, a to było takie super do otwierania tuby, gdzie robił się taki sztuczny śnieg, to jest mega. No dobra, no to jeżeli tak, to zostawiam i chyba w następnym pudełku widziałam, wiecie co widziałam? Figurki z Kinder Joy Harry'ego Pottera, więc no to też muszę zostawić. I co my mamy w naszym sorterze? To pełno. Wywalamy. Dobra, to wywalamy. Pełno gumek, jakieś nożyczki, ołówki. A zapomniałam krówki. W tej szufladzie co jest? A krówka ci chyba nie zmieści, Oliwka. Nie da rady, będzie ją trzeba inaczej włożyć. I w pierwszej szufladzie jak to się otwiera w ogóle, Oliwia? Pełno mi pomóż, bo chcę pokazać. Te nowe kredki tutaj są, tak? A, no i super, dobra. To zaraz ląduje na biureczko, a to? To też leci do biurka. A właśnie. Co to jest? To są pierdoły? To jest teczka na pierdoły miała być, ta druga, to fioletowa. To jest zakładka do szuka. Tu jest Toka Boka, to zaraz ci daję następną teczkę. I słuchajcie, widać światełko w tunelu. Zaraz wam pokażę na razie taki efekt, ale końcowy efekt to będzie dopiero wtedy, jak przyjdzie ta nakładka, ta nowa na biurko, ale już to wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, mamy takie pudełeczko na jakieś, no takie wiecie, przybory. Tutaj są zeszyty, jest piórnik z kredkami, tutaj są te teczki z pierdółkami, z Toką Boką. Tutaj są wszystkie zeszyty, notesy, jakieś sekretniki Oliwki. No i tutaj mamy szufladkę zrobioną. A tutaj są rzeczy do szkoły, takie dodatkowe, jakieś karty pracy. Tutaj są takie karty z zadaniami. Pokażę wam coś. No i tutaj są jeszcze dyplomy Oliwki schowane, no ze spotkania z psim patrolem. No i tak, oprócz tego, że to wygląda tak jak wygląda teraz, ale to będzie nowe, wiecie, ta nakładka, o, a biurko wygląda tak, to mamy ten sorter, spoko, że się wszystko zmieściło, tutaj na półeczkach, tak wiecie, zrobiło się luźniej, tutaj Oliwki zdjęcie i te magnesy, no tutaj na górze jest na razie tak, no i tutaj jeszcze tu pudełeczko postawiłam i w sumie nie wiem, po co tu kupiliśmy, bo... To jest dla moich pierdółek. O, na przykład ostatnio dostaliśmy taką kostkę. To też może być tu, no nawet spoko, takie podręczne, no nie? Tak, ale kostka tu nie może być. Kostka. Nie, 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 tu już nic nie będzie, Oliwia, tu jest git tak jak jest. Tutaj w biurku, wiecie, w tych, tutaj pod tym mamy jedną półkę pustą, co jest cudem w ogóle. Pudełko na skarby i stare kredki, multum starych kredek. No i tutaj mamy takie pierdółki jak jakieś tam do pet shopów rzeczy i tutaj jeszcze takie z Pepco wycinanki do klejenia. Ogłaszam oficjalnie, że biurko zostało sprzątnięte, jeszcze tylko kurze tutaj, bo widzę, że Stasiek tam jakąś czekoladą i zapaprał i zapaprał i tak dalej, więc udało się, słuchajcie. Dajcie znać, czy odcinek się podobał, ale to nie koniec, to nie koniec. Jeszcze się nie żegnamy, bo będziemy pozdrawiać, będziemy otwierać paczkę od widza. No i nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale się cieszę, bo to biurko za mną chodziło już chyba z miesiąc i ciągle mówię, nie, Oliwia, musimy posprzątać, musimy posprzątać, musimy posprzątać i jeszcze mamy dwie komody do segregowania z zabawkami. Ale to już nie dzisiaj, nie w tym odcinku. A teraz lecimy do paczuszki od widza i pozdrowień. Oliwia teraz bierze się za odkurzanie, ale halo! Jeżeli znowu w tym biurku będzie taki bałagan, to dzieciaka! Lady, no nic jej nie zrobię, nie musisz bronić, ty! Oliwka teraz bierze się za przekładanie rzeczy do nowego piórnika. Oliwia, jeszcze tutaj możesz sobie włożyć do tych pierdółek dziurkacz.
tylko musisz otworzyć. Dobra. I potem będziemy otwierali paczuchę od Amelki dla Oliwki. I to ja wyrzucam. I dobra, wracamy w sumie wieczorem, bo ja teraz mam kupę pracy jeszcze innej, więc... Widzimy się wieczorem. Witamy się z wami jednak, ale nie wieczorem, tylko kolejnego dnia. Oliwka już zabiera się za otwieranie paczki od Amelki dla Oliwki. Ja już mam przygotowany telefon do pozdrowień. Wczoraj się nie wyrobiliśmy z niczym, po prostu z niczym. I dzisiaj też jest ciężko się wyrobić. Ale dobra, Oliwcia, ja ci trochę pomogę. Nie pomagaj. Wow, pomogę, pomogę. Ja już sobie co nieco podejrzałam i tutaj mamy list. O matko, dobra, to ja czytam, a Oliwka już otwiera sobie pierwsze rzeczy. Cześć, tu Amelka Anioł. Mam 7 lat i bardzo lubię wasz kanał. Często go oglądam, podobają mi się wasze historie z Toki Boki. Mam dla was małą niespodziankę i mam nadzieję, że będzie wam się podobała. Pozdrawiam was serdecznie i cieszę się, że Oliwka już wyzdrowiała. My też się, Amelka, bardzo serdecznie pozdrawiamy. O matko, jakie ładne. Oliwka już pokazuje pierwsze rzeczy. I słuchajcie, mam tutaj listę youtuberów. Darliwka, Oliwka, Werka Aferka, Miss Aga, Martyna Zabawa, Paweł Malinowski, Mufinka, Mister Dziad i Kitek. Ale... piankowe. Jakie ładne! Masakra, śliczne, Amelka. Naprawdę ładne. Oliwka sobie tutaj... Co? O! Wryloczek z Marszalem. Oliwka jest fanką Psiego Patrolu. Rabuluś! Ojeju! Ale to jest taki jakby trochę może stempelek. Nie mogę ci tego powiedzieć. Co? O matko, to jest mini enchanty, masz? Jajka niespodzianki. Ale super, jeszcze takiego małego, to ja nie widziałam, jeszcze takiej małej w sumie, bo to jest dziewczyna. Tak, rozerka szczęsa. I co będzie tam dalej? Oliwka ciągle wyjmuje. To nie jest naklejka, to jest taki żetonik to chyba. To jest naklejka. Z minionkiem. Kolejna, tym razem z piłkarzem minionkiem. Ojeju, Marszal. Ale to jest super w ogóle, jak to ładnie wygląda do postawienia. Mnóstwo figurek z Psiego Patrolu. O, tu jest już coś innego. Myszka Miki. Ale to jest nosek, gumka jeszcze, chyba nosek. Dobra, to ja jej zamontuję ten nosek, słuchajcie. Dobra. Nosek mi spadł. Mam powtóreczkę, będą bliźniaki. Świnka to jest? Tak, prosiaki, myszka Miki. O, tutaj jest jakiś smurf. To jest taki przyczepiec, wiecie, ze smurfetką. Oliwka ma jakieś tajemnicze saszetki, a ja tutaj, zobaczcie, wyjęłam cały woreczek niespodzianek i tutaj ile jest w ogóle postaci i ze smurfów, i z Psiego Patrolu, i jakiś piraci Psi Patrol. Ojej, o, jeszcze tutaj piersionek z surprise nawet jest, gniotek, minionki, wow. A Oliwka się bierze za otwieranie tajemniczych saszetek. O, kurczaki, jaki kucyk, wow. Teraz szczaiłyśmy, że tutaj są napisy, na przykład dla Oliwki, dla Stasia, ale Staś jest u mojej mamy, to ja zostawimy. Twoja. A co było moje? Dla... dla... No nie, bo się trochę zamazało. No nie wiem, no dobra, no to otwieraj to dla ciebie, proszę. Co my tutaj? O matko! Banany! To jest bananek i tam coś jest w środku? Nie ma. Ale fajne! On pachnie! Więc Amelka, my ci bardzo, bardzo dziękujemy za superową paczkę, w sumie ty, bo to była paczka dla ciebie. Wysyłamy serduszko. Dołącz się do mojego serduszka. No wiesz co, to ja też robię swoje serduszko, pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy. I teraz ja już sobie odpaliłam ostatni filmik, gdzie robiliśmy pokój dla niemowlaka, tylko Oliwi się trochę pomyliło i zrobiła dla niemowlaka psa albo kota, ale to nieważne. I losujemy. Oliwka, dawaj, mów stop. Stop. Natalia F. Pozdrawiamy z całego serduszka. Mów stop. Stop. Rany Suzany. Pozdrawiamy z całego serduszka. I mów stop dalej. Stop. XX. Pozdrawiamy. I znowu mów stop. Stop. Katarzyna Orzeszek. Pozdrawiamy z całego serduszka. I dawaj dalej. Stop. Małgorzata Sobolewska. Pozdrawiamy i może jeszcze jedną osobę. Dawaj. Jeszcze dwie. No. Stop. Agnieszka Kaczmarzyk. Pozdrawiamy. I ostatnia osoba. Ja sobie w końcu muszę być. No. Stop. Lila. Pozdrawiamy z całego serduszka. Lila jest chora i uwielbia nas oglądać, więc życzymy dużo zdrówka i pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy, że jesteście. Jeżeli odcinek się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I żegnamy się na mój kanał. Tak, od wakacji coś tam się zacznie dziać. Tak, będzie dużo filmików Oliwki. Tak. Więc żegnamy się z wami i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękujemy za oglądanie. Pa! Pa!